szukać. Wszyscy mają rację, czy nie ma racji nikt. Trudno jest uwierzyć, trudno nie wierzyć w nich. Jest najpiękniejszy z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Wierzyć, że się uda. Wiara czyni cuda. Życia na loterii jeszcze nie wygrał nikt. Wszyscy mają rację, czy nie ma racji nikt? Proszę Państwa, odbywa się oczywiście losowanie nagród dla dzieci. Dzisiaj cały dzień wrażeń, atrakcji, różnego rodzaju konkursów, zawodów, w których uczestniczyli najmłodsi. Będziemy wywoływać po kolei, tak jak słusznie pani Bożena zauważyła, także każdy będzie mógł podejść, wybrać to, co się najbardziej podoba, wziąć ze sobą i po prostu przejąć tą upragnioną nagrodę. Myślę, że możemy już w tej chwili podziękować za cały dzień zaangażowania, również rodzicom, że byli z najmłodszymi tutaj, że towarzyszyli nam. I wam, drogie dzieci, że braliście udział oczywiście w tych wszystkich konkursach. To nie było takie łatwe. Pierwsza jest tutaj chyba najmłodsza uczestniczka dzisiejszego konkursu, Małgosia, która właśnie losuje. Ada Goryszewska z Elbląga. Ada z Elbląga, zapraszamy. Marcel Matysiak-Harzykowy. Marcel Matysiak, tutaj Harzykowianin, miejscowy jest, czy nie ma, nie widzę. Jest, jest, jest. Proszę bardzo. Amelka Hinz, Harzykowy. Również z Harzyków, zapraszamy. Gabriela Augustyniak, Warszawa. Proszę bardzo, ze stolicy do nas przyjechała. Gabriela Augustyniak jest? Jest, zapraszamy. Luiza z Częstochowy. Zapraszamy. Jarosław Bill, Szczecin. Jarosław Bill ze Szczecina. Tell you right now that I really do believe that Sam's got a call on me, yeah, yeah.
bezsenny niepokój. Jak wydostać się z cienia, może wtedy koncert grać ten na trąbki i skrzypce, tak by dźwięki ułożyły się, wiesz, gdyby łyżką światła rozweselać tu wszystko, żeby we mnie zaśpiewało coś też. Gdyby koncert grać ten na trąbki i skrzypce, tak by dźwięki ułożyły się, wiesz, gdyby łyżką światła rozweselać tu wszystko, żeby we mnie zaśpiewało coś też. Żeby we mnie zaśpiewało coś też. Thank you.
Pani rower, główną nagrodę w tym konkursie. Jak się rower podoba? No bardzo ładny, mam nadzieję, że będzie służył. Bardzo ładny, a Pani skąd jest? Skąd Pani przyjechała? Z Koczałgowic. To daleko? Oj, bardzo daleko, 570 km. Ale warto było. No widać warto. Widać warto było, rower Pani. Córka pewnie też się cieszy, prawda? Wnuczka. O, no tak, to wnuczka się cieszy. Tak. Wnuczka będzie też się cieszy. Na czym jeździć, tylko musi trochę podrosnąć, bo jest duży, nie? Rozumiem. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję jeszcze bardzo. Raz.